Mężczyzna utonął na oczach policjantów. Błagał ich o pomoc. Mężczyzna utonął na oczach policji, błagając o pomoc. Wyciekło nagranie. Mężczyzna utonął po tym, jak służby odmówiły mu pomocy, wynika z transkrypcji nagrania, do którego dotarły amerykańskie media. Do tragicznego zdarzenia doszło w Arizonie. Policyjna kamerka zarejestrowała, jak tonące 34-latka prosi obecnych na miejscu policjantów o pomoc. Nie skoczę za tobą miał powiedzieć jeden z funkcjonariuszy. Do tragicznego zdarzenia doszło 28 maja w miejscowości Tempe w stanie Arizona, jednak dopiero teraz zrobiło się o nim głośno, bowiem amerykańskie media dotarły do transkrypcji nagrania z policyjnej kamery. USA. Arizona mężczyzna utonął na oczach policji, jak wynika z informacji portalu Inesider. Policja została wezwana do kłótni małżeńskiej. Po przyjeździe zastała 34-latka wraz z żoną. On nie zrobił nic złego. Mamy brzydki nawyk przerywania sobie nawzajem, mówi kobieta na nagraniu, które zarejestrowała policyjna kamerka. Chwilę później dochodzi do groźnej sytuacji. Mężczyzna pyta policjantów, czy może pójść popływać. Mogę iść, prawda? Dopytuje, po czym, nie bacząc na komunikaty funkcjonariuszy, wspina się na kilkumetrowy słup i skacze do wody. Na nagraniu zamieszczonym w sieci słychać dalej, jak jeden z funkcjonariuszy pyta: Jak myślisz, jak długo będzie w stanie pływać? Ostatnią rzeczą, którą słychać na nagraniu, jest informacja podana przez policyjne radio o tym, że obiekt wskoczył do wody. Dalej pojawia się komunikat, że moment utonięcia mężczyzny nie został uwzględniony w materiale wydanym przez służby ze względu na tragiczny, wrażliwy charakter sprawy. Tragedia wusa. Nie skoczę za tobą, to co działo się dalej opisuje amerykański portal. Informacji władz miasta Tempe wynika, że 34-latek przepłynął około 30-40 jardów, zanim zaczął sygnalizować służbom, że potrzebuje pomocy. W transkrypcji z nagrania można przeczytać, że mężczyzna krzyczał do policji: Pomóżcie mi, proszę. Nie mogę dopłynąć do brzegu. Proszę, pomóż. Czytamy. Na sygnał ze strony mężczyzny jeden z policjantów miał odpowiedzieć: Nie skoczę za tobą. Jeżeli chcesz pomóc mężowi, namów go, by do nas przypłynął do sprawy, co ma wynikać z transkrypcji. Włączyła się także żona 34 latka. On to nie tu przed wami, a wy mu nie pomagacie, miała powiedzieć kobieta. Jeżeli chcesz pomóc mężowi, porozmawiaj z nimi i namów go, by do nas przypłynął, miał odpowiedzieć funkcjonariusz. Jak wynika z informacji przekazanych przez miasto, chwilę później 34 latek Zarizony utonął. Z transkrypcji nagrania wynika, że w tym czasie policjanci wezwali łódź. Portal zwrócił się o komentarz do lokalnej komendy policji, ta jednak skierowała dziennikarzy do władz TMP. Które nazwały zdarzenie tragedią. Troje funkcjonariuszy, którzy brali udział w interwencji, zostało wysłanych na urlop. Sprawy bada Wydział Wewnętrzny.